Początek. Moment narodzin czasu i przestrzeni. Pierwotny fenomen, z którego wyłonił się wszechświat, jaki znamy. Chyba żadna koncepcja współczesnej nauki nie budzi takich emocji jak teoria Wielkiego Wybuchu. Jej pojawienie się zrewolucjonizowało nasze wyobrażenie o naturze i pochodzeniu wszechświata. W tym programie pokażemy, co wiadomo na temat natury Wielkiego Wybuchu. Zapraszamy na Astronarium. Jak zrodziła się koncepcja mówiąca, że Wszechświat powstał w Wielkim Wybuchu? To historia związana z jednym z najważniejszych odkryć całej współczesnej astronomii. Odkryciem kosmicznej ekspansji. Kiedy Edwin Hubble zauważył, że galaktyki oddalają się od nas tym szybciej, im dalej są położone, stało się jasne, że to cały Wszechświat się rozszerza. Samo w sobie stanowiło to już prawdziwą rewolucję, ale niosło też dużo dalej idące konsekwencje. Jeżeli Wszechświat się rozszerza, a więc z czasem staje się coraz większy, to jeżeli odwrócimy ten proces i będziemy patrzeć coraz dalej w przeszłość, będzie się on kurczył, aż do chwili, kiedy cała materia znajdzie się w jednym punkcie. Oznaczało to zatem, że Wszechświat nie jest odwieczny. W tym właśnie jednym punkcie miał on swój początek. Oczywiście nie wszyscy przystali od razu na tak rewolucyjną wizję. Tak zwana teoria stanu stacjonarnego próbowała dogmatycznie zachować niezmienny i odwieczny charakter Wszechświata. Zakładała, że powstaje jakaś nowa materia, która równoważy efekty kosmicznej ekspansji. Co ciekawe, to właśnie jeden z twórców tej konkurencyjnej koncepcji, Fred Hoyle, wymyślił w ogóle nazwę Wielki Wybuch. Miało to być prześmiewcze określenie, którym chciał sobie zakpić z tezy mówiącej, że Wszechświat powstał w taki właśnie nagły sposób. Dowcip nie do końca się jednak udał. Okazało się bowiem, że ze wszystkich stron dociera do nas coś w rodzaju echa Wielkiego Wybuchu. Było to mikrofalowe promieniowanie tła. Jego odkrycie pokazało, że Wszechświat rzeczywiście był kiedyś bardzo gęsty i bardzo gorący, a tym samym potwierdziło teorię Wielkiego Wybuchu. Od tego czasu naukowcy starają się zrozumieć, co zainicjowało ten proces i w jaki sposób wyłonił się z niego Wszechświat, który znamy. Co jesteśmy w stanie z tego jednak dziś zrozumieć? Przekonajmy się, jak wygląda nasza wiedza na temat Wielkiego Wybuchu. 13 800 milionów lat temu. To właśnie wtedy Wszechświat narodził się z pierwotnej osobliwości, nazywanej Wielkim Wybuchem. Jak wyglądał jednak ten moment? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wszystkie wizualizacje ukazujące chwilę Wielkiego Wybuchu to oczywiście czysta spekulacja. Najstarsze światło, jakie udało nam się zarejestrować w kosmosie, mikrofalowe promieniowanie tła, powstało mniej więcej 300-400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Wszystko, co działo się wcześniej, pozostaje domeną naukowych teorii. I to właśnie do nich musimy sięgnąć, chcąc zrozumieć wydarzenia u początku czasu. Z pytaniami o przyczyny Wielkiego Wybuchu udajemy się na Uniwersytet Jagielloński i organizowaną w tym miejscu Międzynarodową Szkołę Kosmologiczną. Jest to spotkanie naukowców i studentów zajmujących się badaniem powstania i ewolucji Wszechświata. Zajęcia w ramach Szkoły Kosmologicznej prowadzą wybitni specjaliści z wielu państw.
Wśród nich jest ksiądz profesor Michał Heller. Jak mówi, choć koncepcja wielkiego wybuchu jest już dobrze ugruntowana, o samym momencie powstania Wszechświata wiemy niewiele. Fizyczny opis tzw. osobliwości początkowej powstał w oparciu o ogólną teorię względności. Dziś wiemy jednak, że jest ona niewystarczająca. Wtedy, gdy się kosmologia rodziła, paradygmatem był świat wieczny. Świat mechaniki klasycznej, świat mechanicyzmu wieku XIX był światem bez początku, bez końca, bez nawet ewolucji. Gdy po raz pierwszy udało się znaleźć rozwiązania równań Einsteina dla przypadku kosmologicznego, to był początek lat 20. i zaskoczeniem dla ludzi było to, że tam się pojawiła osobliwość. Wszystkie rozwiązania, jakie się pojawiały, przedstawiały ewolucję Wszechświata. Już to było zaskoczenie. Einstein był bardzo niezadowolony, że świat ewoluuje. On chciał mieć świat statyczny. Wtedy wszystkim wydawało się, że Wszechświat po prostu takim, jakim go obserwujemy, w takiej formie istniał po prostu od zawsze. Wszechświat jest naszym domem, a nikomu dom się nie wali na głowy, ani nie ucieka gdzieś w nieskończoność. I co rozwiązania pokazywały? Gdy cofamy się w czasie, świat się kurczy i wszystko wygląda tak, by się skupiało w jednym punkcie. Ten punkt potem nazwano osobliwością początkową. Wyobraźmy sobie, że się cofamy do pierwotnej osobliwości, tak jak to astronomowie robią. Mamy dzień dzisiejszy kosmosu, potem te wszystkie epoki, któreśmy już zbadali w miarę możliwości dokładnie. Cofamy się coraz bliżej początku, świat się robi coraz gęstszy. Wreszcie osiąga gęstość 10 do 93 grama na centymetr sześcienny, tak zwany próg Plancka. I istnieją poszlaki, że wtedy się prawa fizyki załamują, że dla takiego gęstego wszechświata my już nie wiemy, co się dzieje. Ale ciekawa rzecz, możemy do tego progu Plancka zdążać inną drogą. Nie cofać się w czasie, tylko iść w głąb struktury materii, tak jak się to robi w CERN-ie. Coraz większymi energiami badamy coraz mniejsze odległości. I gdy dojdziemy do odległości 10 do minus 33 centymetra, to jesteśmy w progu Plancka. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest inny próg Plancka, to jest ten sam próg Plancka, który był 14 miliardów lat temu na początku. A teraz mamy go tu, złapaliśmy te same warunki fizyczne, ten sam próg Plancka. A więc coś się z czasem dziwnego dzieje, że ten wygląda na to tak, jakby ten początek był dziś, tylko że bardzo głęboko. Czyli zgłębiając to, jak jest skonstruowana materia w tych najmniejszych możliwych skalach, niejako zaglądamy do tego, jak wyglądał Wszechświat w momencie swojego powstania. Dokładnie o to wchodzi, z tym, że ja chcę jeszcze tu coś więcej powiedzieć. Że tu się napotykamy na poszlakę, że coś dziwnego przy takich małych odległościach i wielkich energiach, coś dziwnego się dzieje z czasem. Bo to, czy badamy próg Plancka dziś, tylko bardzo głęboko, czy 14 miliardów lat temu, to nie gra roli, to jest ten sam próg Plancka. Coś wygląda na to, że w tym progu Plancka czas nie funkcjonuje lub funkcjonuje inaczej. I rzeczywiście natrafiamy na coś w rodzaju informacji, bo to też jeszcze ciągle jest poszlaka, że tam nie ma czasu. Że fizyka dzieje się na scenie czasoprzestrzennej do progu Plancka mniej więcej. A jak idziemy jeszcze głębiej, to czas i przestrzeń nie funkcjonują, one się dopiero wyłaniają gdzieś tam przy progu Plancka. W dzisiejszej fizyce, w dzisiejszej astronomii, jak dobrze pomyślimy, to coś na ten temat możemy powiedzieć. Wielkie odkrycie ostatnich lat, fale grawitacyjne ze zdarzających się czarnych dziur. Co to jest fala grawitacyjna? To jest zakrzywienie, falowanie czasoprzestrzeni. Czasu i przestrzeni. Ten czas, w którym my żyjemy, który mamy tu na naszym zegarku i przestrzeń, w której się poruszamy, to nie są jakieś takie filozoficzne abstrakcje, tylko to jest fizyka. I jak dochodzimy do bardzo małych odległości i wielkich energii, to ten czas i przestrzeń zaczynają szaleć. I to jest coś niezmiernie ciekawego. I tu dotykamy natury początku. To rzeczywiście fascynujące, a zastanawiam się, co nam to w ogóle mówi na temat tego,
Jak się wydarzył wielki wybuch? Co było przed nim? Czy było w ogóle jakieś przed nim? Czy istniała fizyka, prawa fizyki? Z czego w ogóle wyłonił się nasz wszechświat w wielkim wybuchu? Krótko odpowiadając na to pytanie, trzeba powiedzieć, nie wiemy, ale możemy pospekulować. I takie spekulacje są twórcze, bo pomagają nam być może przesunąć tę granicę niewiedzy odrobinę. Proszę zwrócić uwagę na ten problem czasu. Jeżeli poniżej progu Plancka nie ma czasu, to pytanie o początek traci sens. Traci sens, bo początek to jest chwila zero, a jak nie ma chwili, to jest jakaś chwila w czasie. To coś jest. Możemy sobie na przykład wyobrażać, to jest moje wyobrażenie czysto prywatne, że może wtedy świat jest zanurzony w jakimś oceanie bezczasowości. Nie świat, bo go nie ma jeszcze. Dobrze, ale wróćmy do pytania, co było na początku. Weźmy to słowo na początku w cudzysłów, bo to niekoniecznie musi być początek czasowy, ale może być początek w sensie logicznym, coś, co jest pierwotne. Ale dla uproszczenia mówmy na początku. Na początku na pewno było pole możliwości. Różne rzeczy mogły się zdarzyć, nie wiadomo jakie. Ale żeby historia wszechświata zaczęła się dziać, to pole możliwości musiało zostać zacieśnione do bardzo małego podzbioru. A informatycy powiadają, że zacieśnienie wielkiego zbioru możliwości do mniejszego zbioru jest produkcją informacji. Więc wygląda na to, że początek był produkcją informacji. Pójdźmy jeszcze o krok dalej. Każde prawo przyrody, co robi prawo przyrody? Prawo spadania, klasyczne prawo Newtona. Kulka, którą puszczę, może spadać w rozmaity sposób. Pole możliwości jest ogromne, ale prawo przyrody zmusza ją, żeby spadała zgodnie z trajektorią ruchu Newtona. Czyli spośród ogromnego pola możliwości wybiera jedną możliwość, czyli znowuż to jest informacja. Prawa przyrody są zakodowaną informacją. Częścią tej informacji, która stanowiła warunki początkowe. Czyli znowuż początek w jakimś sensie tkwi w każdym momencie. I badając prawa fizyki, które rządzą dzisiejszym wszechświatem, też badamy przez to ten początkowy moment, w którym one się wyłoniły. Innymi słowy, kosmologia nie da się oddzielić od fizyki. Fizyka żyje kosmologią. Problem ze zrozumieniem, co tak naprawdę stało się w momencie wielkiego wybuchu, wiąże się z jednym z największych problemów całej współczesnej nauki. Mamy bowiem dwie wielkie teorie w fizyce. Jedna z nich to ogólna teoria względności, która opisuje, w jaki sposób działa wszechświat w jego największych skalach. I robi to bardzo dobrze. Wyniki kolejnych eksperymentów potwierdzają, że teoria Einsteina działa znakomicie. Problem w tym, że gdy przejdziemy od wszechświata w swoim największym wydaniu do tego w najmniejszym, do świata cząstek elementarnych, wkraczamy w rzeczywistość fizyki kwantowej, gdzie ogólna teoria względności przestaje działać. Wydawałoby się zatem, że mamy dwie różne fizyki, ale to przecież ten sam wszechświat i ta sama rzeczywistość. Brakuje nam zatem teorii kwantowej grawitacji, która odpowiedziałaby na pytanie, co się dzieje, gdy świat oddziaływań kwantowych spotyka się z czasoprzestrzenią ogólnej teorii względności. A właśnie to stało się w momencie wielkiego wybuchu. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych pomysłów, jak wytłumaczyć to, w jaki sposób rzeczywistość, którą widzimy naokoło, wyłoniła się z tego początkowego momentu. Pytanie, co działo się tuż po wielkim wybuchu, jest kolejnym wyzwaniem współczesnej nauki. Jak powstały pierwsze cząstki elementarne i atomy? Jakie procesy uformowały materię, która dała początek gwiazdom i galaktykom? Jak mówi profesor Leszek Sokołowski, fizyk-teoretyk z Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, na część z tych pytań udało nam się odnaleźć odpowiedzi. Także tu ograniczeniem jest jednak brak wiedzy o tym, co stało się u samego początku. Co wiemy na temat tego, w jaki sposób wszechświat wyłonił się z tej pierwotnej osobliwości, z wielkiego wybuchu?
To znaczy, to można mówić tylko o tym, co w tej chwili wiemy, a ta wiedza jest znacznie mniej wiarygodna niż zwykła fizyka, która jest dobrze sprawdzona laboratoryjnie, to jest wielki problem. Znaczy, według tych poglądów, po pierwsze, konieczna była pewna osobliwość czasoprzestrzeni, która jest w zasadzie poza poznaniem naukowym, to tam po prostu wszelka wiedza ludzka się załamuje. Są próby, żeby jakoś to pokonać, ale na razie to nic nie dało, więc przyjmujemy, że to się wyłania z czegoś, co, o czym nic nie wiemy. Wyłania się, dlaczego, też nie wiemy. Wyłania się z tego wszechświat. I prawdę mówiąc, też nie bardzo wiemy, co się wyłania. W rezultacie jest nam pierwszą erą, można tę historię wszechświata najwcześniejszą dzieli się na kilka er, w zależności od tego, jak dokładnie to tam są, dzieli się na 3 do 7 er. Pierwszą erą jest kwantowa grawitacja, o której nie wiemy nic poza w to, że wierzymy, że miała miejsce, ale to jest wiara. Potem przychodzi tak zwana era wielkiej unifikacji. Przypuszcza się, że już w tej erze wielkiej unifikacji była ta regularna czasoprzestrzeń, czyli była materia. I to wszystko było opisywane ogólną teorią względności. Ponieważ te teorie wielkiej unifikacji są bardzo słabo znane, są w stanie zalążkowym z tego, co tam się działo, to można sobie wedle uznania i pomysłowości naukowca wymyślać. Przypuszcza się, i to jest mocna teza, że wtedy zaszły dwa bardzo ważne procesy dla naszego wszechświata. Najpierw zaszła tak zwana ewolucja inflacyjna, zwana popularnie inflacją, a po niej, to jest bardzo istotne, zaszła tak zwana bariogeneza, czyli przewaga, dlaczego istnieje materia, a nie antymateria. I o tych dwóch zjawiskach wiemy bardzo niewiele, poza tym, że się sądzi, że miały miejsce, ale to też potwierdzenie tego jest słabe. Potem dopiero zaczynają się już te właściwe, regularne ery, o których już wiemy, coś więcej, mianowicie tak zwana era hadronowa, którą już opisujemy porządną teorią fizyczną, taką jaką obecnie mamy, czyli tak zwaną chromodynamiką kwantową i teorią oddziaływań elektrosłabych. No i potem idzie już następne ery, to jest tak zwana era leptonowa i era radiacyjna. Z tym, że te ery są bardzo różnej długości. No właśnie, jak długo tak naprawdę trwały te poszczególne ery? Jaki to okres? O kwantowej grawitacji nie można powiedzieć nic, bo wtedy nie było ani czasu, ani przestrzeni. Przyjmuje się, że ona się z jakiegoś powodu ta era się kończy. Dlaczego się kończy, to tego nie wiemy. No ale w pewnym momencie się musiała skończyć, bo inaczej by nas nie było. Pojawia się ta era wielkiej unifikacji. Jej się przypisuje dość umownie, bo to jest zupełnie poza jakimikolwiek pomiarami. Czas to jest 10 do minus 42 sekundy. To jest potwornie krótki czas. Maleńki ułamek sekundy. Tak jest, potwornie mały ułamek sekundy. Następna era, i ona trwała do mniej więcej do 10 do minus 30 sekundy, czyli o 12 rzędów wielkości dłużej niż początek, ale też niesłychanie krótki ułamek. Potem jest era hadronowa. Era hadronowa kończy się, kiedy wszechświat ma mniej więcej jedna dziesięciotysięczna sekundy. Czwarta era to jest era leptonowa, która trwała mniej więcej jedną sekundę. Podział taki jest ze względu na to, co się działo. We wczesnym wszechświecie działo się bardzo dużo, bardzo szybko. No i te ery wczesne są interesujące raz, że to jest historia wszechświata interesująca sama z siebie, a poza tym drugi powód, znacznie ważniejszy, jest taki, że to, jaki wszechświat istnieje dzisiaj, jak my go widzimy, został ukształtowany właśnie w drobnym ułamku, właściwie w czasie jeszcze przed erą hadronową we wczesnym wszechświecie. To niesamowite, że wszechświat tak naprawdę wyłonił się i ukształtował w ciągu ułamku w sekundę. Ułamka sekundy, drobnym ułamku sekundy, a ma dzisiaj ponad 13 miliardów lat. Dlatego, jeżeli chcemy rozumieć, dlaczego wszechświat dzisiaj jest taki, jaki jest, to musimy zobaczyć, spróbować ustalić w jakiś sposób konceptualnie raz, a po drugie, może coś się da z obserwacji wyciągnąć odnośnie tego ułamka pierwszego sekundy. Tam jest jeszcze tak naprawdę, jeszcze by trzeba było dorzucić nie tylko ten pierwszy ułamek sekundy, ale jeszcze pierwszą godzinę, kiedy się zaszła tak zwana pierwotna nukleosynteza, która w zasadzie też była zdeterminowana przez tą pierwszą sekundę, ale to jest informacja, której my nie potrafimy w tej chwili odkodować. Wcześniej to były tak zwane kwarki, potem w erze hadronowej pod jej koniec zrobiły się tak zwane hadrony, czyli cząstki silnie oddziaływujące, czyli to, co dzisiaj widać, protony i neutrony plus mnóstwo innych cząstek, które potem szybko się rozleciały.
ale protony i neutrony pojawiły się pod koniec ery hadronowej, a potem z nich, żeby mieć pierwiastki, ogromna większość pierwiastków powstaje w gwiazdach, natomiast część pierwiastków, te najlżejsze, powstały właśnie we wczesnym wszechświecie. No i bardzo istotne jest zresztą, dlaczego właśnie we wczesnym wszechświecie powstało niewiele pierwiastków. Dlaczego te wszystkie pierwiastki się nie wypaliły we wczesnym wszechświecie? Bo gdyby się wtedy wypaliły, to nie byłoby gwiazd, nie byłoby planet, nas by nie było. Więc to znowu ta pierwsza godzina istnienia wszechświata, kiedy zachodziły reakcje termojądrowe w tej plazmie, też jest dla nas kluczowa. Ale w zasadzie wszystko zostało zafiksowane w tej pierwszej sekundzie. Czyli to nawet w pierwszym małym ułamku sekundy. W obecnym wszechświecie stosunek ilości najlżejszych pierwiastków do wodoru odtwarza warunki, w jakich doszło do powstania materii. Tym samym skład chemiczny wszechświata jest trzecią obok ekspansji i promieniowania tła bezpośrednią pozostałością po wielkim wybuchu. Jego zrozumienie nadal nastręcza nam jednak wielu problemów. Pytania, jakie stawiamy w kontekście początku wszechświata, często balansują na granicy tego, na co współczesna nauka może w ogóle odpowiedzieć. Dlaczego doszło do wielkiego wybuchu? Co było przed nim? I czy w ogóle coś mogło istnieć przed początkiem wszystkiego? Niektórych odpowiedzi być może nigdy nie uzyskamy. Ich poszukiwanie nieustannie przybliża nas jednak do poznania wielkiej tajemnicy początku wszechświata. Wielki wybuch nadal pozostaje dla nas w dużej mierze wielką zagadką. Jestem jednak przekonany, że tak jak teoria Wielkiego Wybuchu zrodziła się z najważniejszych odkryć współczesnej astronomii, takich jak kosmiczna ekspansja czy promieniowanie tła, tak poszukiwanie ostatecznych odpowiedzi na temat początków wszechświata doprowadzi do kolejnych przełomów w nauce. Jeśli tak się stanie, na pewno opowiemy o tym w Astronarium. Na dziś to jednak wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.